Dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Jak już Państwu mówiłam, że oprócz gotowania przyjmuję również gości, rodzinę, przyjaciół. No teraz w obecnych czasach akurat to się składa, że troszeczkę mniej, ale myślę, że do Wigilii dojdzie i się spotkamy z rodziną i spędzimy mile te chwile. Co chciałam jeszcze powiedzieć Państwu, że mój kanał jest dopiero 4-5 miesiąc i bardzo się cieszę, że Państwo oglądacie mnie, że troszeczkę mi już dajecie swojego zaufania i mam nadzieję, że Was nie zawiodę i w przyszłym roku jeszcze spróbuję coś dla Państwa fajnego ugotować. W tym roku, jak już pokazywałam, robię choinkę w kolorze zielonym, srebrnym, troszeczkę złotego i postanowiłam, żeby ten stół również był zielony, czyli żeby obrus był zielony, troszeczkę akcentu, żeby było właśnie złotego albo srebrnego, jak również troszeczkę fioletu. I zaraz przejdę i pokażę Państwu, co dla mnie jest ważne na stole wigilijnym. Żeby taki stół wigilijny ładnie wyglądał, nie potrzeba mieć dużo pieniążków, naprawdę. Można sobie obrus uszyć, kupić sobie jakiś fajny materiał, tylko że to musi być miesiąc wcześniej albo dwa. Kupić sobie materiał, ja tutaj mam na przykład, chciałam w złotym kolorze, ale zdecydowałam się w ostatniej chwili na zielony. Kupiłam sobie taki materiał. Obrobiłam sobie sama, bo mam maszynę, obszyłam sobie, mam prawie 3 metry fajnego obrusa eleganckiego. Na to można też różne talerze ładne położyć, ładnie udekorować i będzie miło się jadło. A więc zanim przejdę do pokazywania stołu, chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować Państwu za to, że mnie oglądacie i życzyć po prostu wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt, Bożego Narodzenia, żebyście mogli w gronie rodziny, przyjaciół spędzić miłe chwile i również dużo, dużo zdrówka na te czasy, które obecnie mamy. A więc do widzenia i możliwe, że do zobaczenia albo do usłyszenia na moim kanale. Teraz zaraz przejdę do pokazania Państwu mojego stołu. Tutaj jak widać już się pali czwarta świeczka, czyli adwenty 4 zaliczone. Również ten stroik sama robiłam. Proszę zobaczyć, tutaj są jeszcze resztki ciasteczek, które zostały z takich dużych, można powiedzieć, paczek. Tu jest ta choinka, o której właśnie już Państwu pokazywałam. I tu jest Mikołaj, który już czeka z prezentami. Prezenciki już tutaj czekają. Na pewno jeszcze, to jest od nas, dla dzieci, dla wnuków. Ale jeszcze przyjdą na pewno prezenty dla nas, bo chyba też byliśmy grzeczni. A więc tak, pod kolor choinki w tym roku ubrałam również stół, jest zielony. I proszę zobaczyć, tutaj są takie tacki srebrne. Tutaj są również takie gwiazdeczki srebrne, troszeczkę takiej jodełki. Tutaj mam takie listki kupione też, mieniące się, które ładnie tutaj dają taki nastrój. Co jest jeszcze ważne, tutaj mam parę akcentów właśnie takich fioletowych, to się tak przykleja, można później do mycia również odkleić. Tutaj mam taką gwiazdkę małą, która również może być odklejona. Tu w tych dużych takich lampionach, można powiedzieć, mam fioletową świeczkę, tutaj obok również fioletową świeczkę. Także póki goście wejdą, posiedzą troszeczkę, to ja mam to wszystko na tym stole. Reszta jest w ogóle przygotowana i później wszystko wnosimy. Czyli wszystko z tego stołu, czyli te kartki świąteczne znikają i wchodzą wtedy same potrawy wigilijne. Tutaj na tym talerzyku, co jest bardzo ważne, już mam przygotowany opłatek. Oczywiście nasza tradycja polska, wigilijna. Co powinno być również, to tutaj jest talerzyk. Proszę zobaczyć, przygotowany dla gościa, gdyby się gość jakiś trafił. To jest też nasza polska tradycja. I teraz przechodzimy do dekoracji właśnie
tego tutaj jednej porcji, można powiedzieć, jednego talerza. Co powinno być? Powinien być ten główny talerz płytki i powinno być coś do barszczyku. A więc mały talerzyk, mała miseczka, ponieważ nie ma potrzeby dawać dużo. Tutaj ja mam serwetki. Jakby ktoś chciał sobie położyć na kolana, ponieważ barszcz wiadomo, że może przefarbować coś, a więc to też nie powinno zabraknąć, ale jeżeli Państwo nie macie, to nieważne, może być jakaś inna. Tutaj mam inne serwetki, na które są sztućce, tutaj mam szklanki, ale to już Państwo wiecie. No i oczywiście później te wszystkie dania, kompoty. Kompot może być już wcześniej nalany, jeżeli nie macie miejsca na stole. Oczywiście, jeżeli macie mało miejsca, bo ja tutaj mam ten stół troszeczkę taki duży, pewnie, że są jeszcze większe stoły, ale ja mam duży tutaj stół i ja mogę mieć takie tutaj te srebrne tacki. To też nie jest drogo. To można sobie kupić po świętach. Nie wiem, może 10-20 zł, ile to kosztuje teraz. Ja już to mam przynajmniej 20 może lat, a więc tak to wygląda. I wtedy ładnie to elegancko wygląda. Ja uważam, że to musi być również dla oka. Też ładnie, jak ktoś przychodzi, żeby powiedział, o, ci rodzice nas na pewno kochają, albo nasi przyjaciele, albo rodzina nas kocha, skoro tak pięknie nas przyjmuje. A więc tym, można powiedzieć, momentem teraz kończę pokazywanie mojego stołu wigilijnego. Możliwe, że po świętach pokażę Państwu, wstawię jedno zdjęcie ze stołu, z potraw, ale to chyba pokażę w przyszłym roku. Chyba, że znajdę z poprzedniego roku, to pokażę Państwu również, jak powinien wyglądać ten stół wigilijny z daniami. A więc dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo Państwu za to, że mnie oglądacie, że macie coraz więcej zaufania do mojego kanału. Mam nadzieję, że nie zawiodłam, że nie zawiodę moimi przepisami. Będę się starała również więcej Państwu przekazać. Z biegiem czasu możliwe, że będę miała jeszcze ochotę coś ugotować w przyszłym roku. A więc żegnam się, życzę wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Do widzenia i możliwe, że do usłyszenia albo do zobaczenia.